A jeżeli nie przyjdzie? Chyba przyjdzie. Tyle razy go kryłem przed rodzicami, musi przyjść. Nie no, słuchajcie, fajnie, że rodzice zostawili Krzyśkowi mieszkanie na weekend. Nie zostawili, tylko wyjechali. No a że siostra jest zarobiona, to ma wolny dom. Ale coś czuję. Będzie głośna muza, dziewczyny, alkohol. Tylko Krzysiek nie ma basenu. O, idzie. Cześć, trzymaj. No, wielkie dzięki. Nie ma problemu, kasa. A, tak, już, jasne, zaraz. O, trzymaj, to dla ciebie. Dzięki i bawcie się dobrze. No, dzięki. O, siemanko, pierwszy właśnie zapraszam. Siema. Gdzie masz lodówkę? Tam jest. Będzie więcej osób? No, tak wiesz, 15, żeby się sąsiedzi za bardzo nie wkurzali, siemanko. Myślę, że będzie spoko. Także zapraszam. No, to co? Może jakieś piweczko na rozgrzewkę? Paweł, wyluzuj. No, stary, nie napinaj się, okej? Okay? Ktoś jeszcze coś? A ja z chęcią. Mówisz, masz, proszę. Otworzę. Co robisz tam za DJ-kę? No, ktoś musi rozruszać to towarzystwo. O, to będzie dobra. Wódka już zimna. Pijesz? Nie, dzięki. Stary, was ze mną się nie napijesz? Nie, naprawdę. Stary, piję, nie chcę. Wyluzuj, pij. Stary, nie rozumiesz, jak się do ciebie mówi? Nie piję, nie sprawia mi to przyjemności. Nie chcę. Jezu, ale frajer. Pijesz? Nie, dzięki. Boże, kogo wy tutaj w ogóle zaprosili? Dobra, zejdź z nich, okej? Krzysiek, pijesz? No dobra, polej. Krzysiek, jacyś ludzie przyszli. Puść ich, zaraz przyjdę. A ze mną się napijesz? Nie, stary, rozumiesz, nie piję. No dobra, kumam, a jak się w ogóle bawisz? Świetnie, naprawdę. A w ogóle, co to są za ludzie? No nie wiem, to jacyś tam znajomi Pawła czy kogoś tam, nie? No słuchajcie, naprawdę spoko impreza. No szczerze, słońce, to ja już w ogóle nad tym nie panuję. Nie, ale naprawdę super wyszło. Tak? No. Ktoś pukał. No. Idę otworzyć. Czekaj, jest za późno, żeby ktoś przyszedł. Czekaj, wyłączcie muzykę! Na cicho, no! Kto tam? Policja, proszę otworzyć. Dobry wieczór, policja. Sierżant Dziara i sierżant Rykik. Jesteśmy w sprawie zakłócenia ciszy nocnej. Pan jest gospodarzem mieszkania? No jestem. A jest pan osobą pełnoletnią? No nie. A czy ktoś z państwa jest osobą pełnoletnią? Nie. Nie są. W takim razie dzwonimy po rodziców, opiekunów. Tylko, że moich rodziców nie mam, bo wyjechali do babci, oni są daleko. Jakaś inna osoba? Pełnoletnia? No. Jest siostra, tylko że ona pracuje i mnie zostawiła samego. To proszę powiadomić siostrę i niech przyjeżdża jak najszybciej na miejsce. Trzymaj się, Krzysiek. To już chyba ostatni. Bardzo przepraszam za to zamieszanie. Dobrze, proszę pani. Sprawa trafi do naszego wydziału do spraw nieletnich i patologii. Rodzice będą wzywani przez tamtejszych funkcjonariuszy na miejsce. To tyle, co mam do powiedzenia na chwilę obecną. Rozumiem. Ja już się bratem zajmę. Przepraszam jeszcze raz. Dobranoc. Dobranoc.
powiesz rodzicom? Pewnie, że powiem. Nie będę kryć twojej głupoty. Przecież no nikomu nic się nie stało, wszyscy dobrze się bawili. Tak, wszyscy się świetnie bawili, bo byli pijani. No nie wszyscy. Tak? A dlaczego ty piłeś? Tak jakbyś ty nie piła albo rodzice. Ja jestem dorosła, rodzice też są dorośli i decydują sami za siebie, a ty jeszcze nie. Rozumiesz? Trochę. Co, nie powiesz im? Powiem im i to dla twojego dobra. O, co tam, Kapusiu? O co ci chodzi? Nie słyszałeś mnie? Przy sobie się sprawdza. Kto nie pije, ten kapuje. Paweł, ale o co ci chodzi? Bo nie ogarniam. Jak to... O co? Nagle wszyscy wiedzą, co się działo na imprezie u Krzyśka. Nauczyciele, dyrektorka, cała szkoła huczy. Ty wychodzisz na bohatera, a my mamy obniżone zachowanie. Dobra, weź wyluzuj, co? Zejdźmy, no. Od piątku nikogo z nas nie było w szkole, a dyrektorka dowiedziała się od rodziców, od policji. Może się nie f***ać. Paweł, porąbało cię. Gdyby nie przyjechała policja, to nikt by nic nie wiedział. A tak cała szkoła to mówi, że policja, że popijawa i na dodatek te zdjęcia w internecie. Może ci się to nie wtrącać? F***cie mnie. Paweł, ale wyluzuj, jaki jest twój problem? Jakbyście tam nie pili, impreza skończyłaby się normalnie i nikt nie musiałby wzywać starych. Panowie dzwonka nie słyszeli? Już was tu nie widzę. Hej. Jak mogłaś to zrobić? Ale co? No to z nim, jak mogłaś? Ale skąd ty to wiesz? Znaczy, o co ci konkretnie błagam, chodzi? Błagam, Anka, nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi, tak? Dużo osób to widziało? No wszyscy. Paweł to na tablicę wrzucił. Boże, co ja teraz robię? Ja w ogóle nie wiem, jak ty mogłaś z nim po prostu... Ja nie wiem, ja byłam pijana, ja... Ja nawet nie wiem, czy ja tego chciałam, rozumiesz? Pojechałaś po bandzie. Moi drodzy, minęło już 2 miesiące nauki i w związku z tym należy nam się sprawdzian naszej wiedzy. Poprzedni sprawdzian, który robiłam, popracować i bardzo proszę, żebyście się duchowo nastawili na to, że ten sprawdzian będzie. Daję wam 2 tygodnie na przygotowanie się. Sprawdzian będzie z... Słucham cię, Aniu. Proszę pani, mogę iść do łazienki? No, jeśli musisz, to proszę. Także przygotujcie się po świętach. Widziałyście te zdjęcie tej Anki? No wiecie, której. Tej z C? No, cała szkoła o tym mówi. Ciekawa jestem, kiedy się Dyra dowie. A też Mata z niej, nie? Paweł zachował się jak złama, że to wrzucił do sieci. No, ale ja się tak nie dała nagrać. Dobra, dziewczyny, idziemy. Tak.